Witam was moimi w szybkim strzale. Pora omówić na szybko ostatnie wydarzenia w Williamsie, bo naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście ta wiadomość wczoraj wieczorna, że Paddy bierze urlop, y, jeśli chodzi o Williamsa, y, taka bardzo uderzająca w dość konkretnym momencie. Dlatego, że mamy de facto tydzień do rozpoczęcia sezonu, to lada chwila w momencie, kiedy zespół miał poważne opóźnienia, jeśli chodzi o dostawę samochodu, jest nieprzygotowany do kolejnego sezonu, po poprzednim, bardzo słabym sezonie. E, dość ciekawe jest wytłumaczenie, znaczy formalnie Williams podaje, że po prostu z powodów osobistych robi sobie przerwę. Ktoś to skomentował e, dość ciekawie, że, że osobiście spieprzył. E, to, no tutaj Państwu nie będę rozwijał tego tematu, ale, ale bardzo fajny komentarz, taki być może nawet w punkt. No, i właśnie pytanie: fuu, po pierwsze, co się tak naprawdę dzieje? Bo to nie wygląda na urlop, to wygląda po prostu na odsunięcie od obowiązków, i takie jest generalne postrzeganie tego, tego wydarzenia. Czyli od tej pory Patilo nie będzie szefem technicznym Williamsa, przynajmniej na czas jakiś, ale moim prawdopodobnie już permanentnie, bo no, no cóż, jakby czyny mówią same za siebie. Takie pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy, to czy to jest dobra czy zła wiadomość? Znaczy, dobra to tak, globalnie to chyba tak, bo. Yy, ostatecznie, no, co prawda, Claire jest odpowiedzialna za zespół, ale to się, wszystko się tak ułożyło, o czym jeszcze powiem, że no, człowiekiem, który tak naprawdę ponosi odpowiedzialność yy, formalnie za, po pierwsze, no, bardzo słaby boli zeszłoroczny, który miał być dobry dzięki niemu, a po drugie, za tegoroczne opóźnienia, mimo wszystko, no, to jest yy, padilo Lowe, tak szef techniczny, więc to jest, to jest yy, jego odpowiedzialność. No, i generalnie od dłuższego czasu były takie głosy wewnętrzne i takie podejrzenia też z zewnątrz, że. Być może jednak te nadzieje związane z przyjściem faceta, który zajmował bardzo wysokie stanowisko w Mercedesie, to nie zostały spełnione tym razem i, i jednak, no, że to może być słaby element w zespole, bo to się wszystko jakoś tak dziwnie pokrywało. Ten gwałtowny upadek Williamsa jednak ze środka stawki, co by nie patrzeć na samo dno, więc można przypuszczać, że z punktu widzenia ekipy jest to tak zwana dobra zmiana. Natomiast z drugiej strony ten moment w sezonie, no powiem tak, decyzja dobra, jak mi się wydaje, Moment fatalny, dlatego że, no, że po prostu no, no, teraz ekipa jest naprawdę w ciężkiej sytuacji, w ciężkim momencie, tak naprawdę bardzo niefortunnym. I, i to co najważniejsze, wszystkie najważniejsze szkody zostały poczynione, bo i wyniki, tak, i ta wielka strata, i William Stadnie, tabeli konstruktorów z dużą, dużą stratą do pozostałych ekip po katastrofalnym samochodzie, który nie, nie nadawał się do jazdy. I bardzo, bardzo ważna rzecz, która następowała w zeszłym roku, co Wam sygnalizowałem: eksodus pracowników. Zespół tak naprawdę to są ludzie, i to bardzo fajnie pokazał przykład Force India, czyli teraz, teraz Racing Point. O tym mówił Otmar Schaffnauer, że w tych kryzysowych momentach, kiedy zespół był na krawędzi upadku. Jego przyszłość była niepewna, nie było pieniędzy, można się domyślać, że pensje nie dochodziły na czas. Wszyscy trzymali się razem wszystkie osoby najważniejsze, kluczowe i nie tylko zostały w ekipie i Schaffhauser był z tego dumny, że ta ekipa się utrzymała. Bo to ekipa, to ludzie tworzą zespół, oni są najważniejsi. W przypadku Williamsa był to totalny eksodus, ludzie odchodzili naprawdę, wręcz dziesiątkami. W zeszłym roku, i no, zwróćcie uwagę, tutaj Force India, problemy finansowe. Tutaj Williams, który teoretycznie no jego przyszłość nie była tak zagrożona jak Force India, natomiast y, chyba nie widzieli perspektyw dla rozwoju ekipy i raczej czarno widzieli przyszłość, że tak odchodzili, że szukali nowej pracy i znajdowali zresztą bardzo łatwo. I ich brak to już jest największa szkoda, która została poczyniona, która już jest nie do odtworzenia. Teraz zespół musi się odbudować y, z nowymi nazwiskami. Prawdopodobnie z nowym szefem technicznym. I tutaj będzie bardzo ważna kwestia wyboru. Tylko pytanie, jeżeli tyle osób z Williamsa odchodziło, to kto teraz będzie chciał do niego przyjść, tak? W tym momencie? Williams musi pokazać jakiś taki dać bodziec na to, że idzie ku lepszemu. To tak jak była też historia Zaobera, teraz Alfa Remo, który wylądował na dnie totalnie, chociaż nie tak gwałtownie i nie tak bardzo na dnie, nie? bo nie było jeszcze beczki mu na górze. Jak nasz biedny Williams, za którego trzymają kciuki, pamiętajcie, tak? To jest nasza ekipa, to tam startuje Robert, to, to jest nasza nadzieja na to, że, że ten powrót będzie ostatecznie długofalowy, tak? I, i że dojdzie do skutku to w, w Sauberze, yy, to też tak podkreślał szef Fred baser, że, że bardzo budujące jest to, że kiedy rynek dostał ten bodziec, że pójdzie do góry, i jeszcze jak po, zakontrakt, zakontraktowali Rajkonena, to jeszcze więcej CV zaczęło przychodzić od ludzi, żeby przyjęli ich do Sobera. I, I to chodzi o ten ruch, tak? O, ten właśnie, o to wrażenie, zresztą słuszne, odrodzenia, i ono nie jest zewnętrzne. To wszystko jest w padoku. ludzie w padoku wiedzą, co się dzieje, tak naprawdę. I to na podstawie tych decyzji nieformalnych, o których my nie wiemy do końca, i tego, co się dzieje, informacji tej poczty pantoflowej, co się dzieje w danej ekipie, na tej podstawie obstawiają, gdzie chcą pójść, a skąd chcą uciekać. Więc Uniams musi odzyskać ten, jak to mówią w, w zagranicznym języku, momentum, ten rozpęd do odbudowy, żeby ludzie zaczęli znowu chcieć pracować w Uniamsie, tak? I to jest bardzo ciężkie zadanie, to się musi zacząć od głowy prawdopodobnie, od, miejmy nadzieję, nowej osoby, która przejmie yy, no, kontrolę po prostu nad rozwojem technicznym. Bardzo, bardzo ciężka sytuacja, ciężka no ciężka sprawa, mówiąc szczerze, jeszcze w takim niefortunnym momencie. Cały czas mówię, trzymajmy kciuki, żeby auta były gotowe na Grand Prix Australii. Paddy znalazł się w, w Williamsie na początku 2017 roku, jako udziałowiec też i to dość komplikuje sytuację. Czyli 17, 18, na początku 19 nagle nagle znika. Przyszedł z Mercedesa, nadzieje były wielkie, natomiast wiecie, tam był w takiej strukturze wielkiej korporacji, ogromnej machiny, która wspaniale działała. Miał tam jakieś swoje określone obowiązki. Dokładnie jakie to, nie wiem, bo szczerze w tak dużej strukturze to jest bardzo rozdzielone i mało kto tak mówi otwarcie, że ten facet się zajmuje tym, tym i tym, tym, tym i tym. Natomiast coraz bardziej wygląda to na to, na to że jednak nie tyle padli odset z Mercedesa, co raczej w Mercedesie prawdopodobnie byli zadowoleni z tego, że, że, że go zabrakło. O, tak to tak wygląda, też obcując obsują, Spadim, który no, jest generalnie sympatycznym człowiekiem. I miłe jest, jak na przykład była taka konferencja zbiorowa w Williamsie i on odczytywał przez mikrofon jeszcze raz pytania, które dostawał i tłumaczył, na co odpowiada, żeby wszyscy dziennikarze zgromadzeni w tamtym tym namiocie wiedzieli, o czym on mówi. To było wręcz takie sympatyczne. No natomiast, też ewidentnie, nie, no absolutnie nie spisał się w roli, w roli jakby głowy, jeśli chodzi o rozwój techniczny u Williamsa i nie tylko, bo zwróćcie uwagę, że to był taki też moment, kiedy Claire Williams, szefowa pryncypałka ekipy, zaszła w ciążę. Tak? Kwestia życiowa, i oczywiście do pogratulowania, absolutnie tak ta, naturalna, wytłumaczalna, Natomiast no w tym momencie, no, no wiecie, raczej nie masz czasu i sił. Jako kobieta, żeby prowadzić wielkie przedsiębiorstwo, które zatrudnia kilkaset osób zespół zespole Formuły 1 w tym stresującym się środowisku, to jest czas jednak tro, trochę inny dla rodziny. Chyba najważniejszy, tak naprawdę. No i potem tak, też okres poporodowy i tak dalej. No i to jest ten moment, w którym ona nie może już tak trzymać ręki na zespole. No, i to jest moment, w którym, no tak naprawdę formalnie to pad jest tą zaufaną osobą, która jest odpowiedzialna za to, żeby ten zespół jakoś prosperował i, i tak, i żeby się nie stoczył na dno. I absolutnie w żadnym stopniu tych nadziei nie spełnił, wręcz przeciwnie. Nawet pozostają pytania, bo ludzie się zastanawiają, czy to tak, czy to po prostu jest tak, że on, on że jemu coś nie wyszło, tak, znowu w życie mi nie wyszło. Czy nawet, czy to nie było w coś ukartowane, nie? czy to w tym jakiś nie głębszy plan, czy interes? Tak? Takie są teraz przypuszczenia. Teraz ostatnio, jak byłem, o czym zaraz opowiem, na, na, na spotkaniu w Empiku w Krakowie autorskim, jeden z e, widzów e, i czytelników, e, właśnie zadał takie pytanie, czy bo Że mówi, ja wiem, że szukam spiskowych teorii, ale to wygląda trochę tak jakby, nie wiem, może ktoś specjalnie chciał ten zespół, wiecie, usadzić. Tak, tak takie są spostrzeżenia wśród fanów i ja wtedy powiedziałem, że uu, mi się podoba takie tak myślenia, bo jest, wiecie, mało kto myśli w tym kierunku, e, ale no jest całkiem... Nie, nie jest jakby totalnie auto w the blue, jak to, to, to Jest to jakaś tam teoria, która, yy, która ma uzasadnienie w tym, co się wydarzyło. Tak? Ja nie mówię, że jest prawdziwa i, i że tak było, natomiast generalnie rzecz biorąc, ona się nie bierze totalnie z kosmosu, tylko no, można, można pomyśleć w tym kierunku. Yy, wracając jeszcze do Barcelony, bo była ta sytuacja, że Claire Williams pytana o to właśnie, o kwestię powiedział, powiedziała, że w, w pierwszej kolejności musimy się skupić na tym, żeby samochód dobrze działał, natomiast sam pani, ja Wam o tym opowiadałem, podkreślał, to było dość charakterystyczne, no, broniąc się, broniąc tyłka swojego, że yy, on. Yy, że, że, że dobre zespoły to nie zwalniają ludzi, jak się źle dzieje, bo to z tego się wyciąga wnioski potem i w ogóle, że tak że najlepsze ekipy to zostawiają cały czas składy. To ciekawe, bo najlepsza ekipa ostatnich lat jakby pożegnała się z nim samym, tak? Mercedes, jakby pożegnał się z Padim i jakiś, bez jakiegoś większego bólu i żalu, To tutaj nagle Paddy mówił, no, bronił sobie Dubska w sposób taki. Wręcz ordynarno, co nie można mieć pretensji, wiecie: każdy orze jak może, każdy gra tym co ma, no i pani na ten moment tutaj próbował zasiać, e, jak incepcyjnie, to ziarno w mózgach dziennikarzy, że, że chłopaki, no wiecie: no ja tu jestem, pracowałem w dobrej ekipie, dobrej ekipy w, w momentach kryzysu trzymają się razem, tak? Nie, nie, nie zwalniają nikogo. Oczywiście była to taka logika, jak nie pasująca do wydarzeń bieżących. No i tak, co z Uniamsem dalej? Pff, wiecie, te, natłok tych informacji, puste informacji o tym, że samochód jest y, op oprotestowany technicznie, y, moim zdaniem jest to źródło bardzo wiarygodne i, i no, z rozrysowaniem dość, do, dość dobrym tego, co się dzieje i fff, ja akurat tak ten ta, ta informacje mocno, bo tam były jakieś wątpliwości, mocno wierzę. Stopa po cienkim lodzie i musi pokazać szczerze, musi pokazać w Australii, musi mieć wszystkie samochody gotowe. Nie może być sytuacji takiej, że nie wiem, że kierowca dany jedzie trzy sekundy wolniej, dlatego że nie ma części jedzie samochodem, który się rozpada strukturalnie. Naprawdę, to jest bardzo ważne, żeby to zrobili. Ja się obawiam, czy to się wszystko uda. Tak, Jadąc no z Australii, będę się zastanawiał, czy zobaczę Roberta i, i George'a w wyścigu. Może to brzmi głupio, ale po prostu no, na tym, po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie mogę mieć takiego zaufania i pewności, żadne zas, że to się uda, nawet jak mówią, że się udało. Chociaż jeszcze raz, z fabryki wieści dochodzą takie, że samochód trzeci został y, przygotowany i że, że wszystko jest gotowe, więc na, 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 naprawdę kciuki za to też musimy trzymać. Natomiast, no tak, Unia musi wystartować, nie może być bardzo z tyłu. Ja mówiłem o tym ostatnio, że wiecie o tych kontraktach i tak dalej. E, no po prostu chodzi o to, że, że, że różne strony, które mają kontrakty z zespołem, na przykład począwszy od sponsorów, raczej mają w zwyczaju mieć jakiś rodzaj klauzul, typu że nie wiem, że zespół musi startować Formule 1, tak? Musi się pojawiać na to, żeby ten kontrakt był ważny, jakieś takie, wiecie, podstawy, tak? Albo nie może być 10 sekund z tyłu. E, tak więc no tutaj, tutaj bym szukał problemów. Na przykład, kto mi udowodni, że firma ma Rocket, jak ją czytam, bo niektórzy mówią Rocket IT. Whatever, że no, będzie chciała być sponsorem tytułowym zespołu, który nie pewnie się na to, że albo który jest po kilka sekund z tyłu. A jeśli chodzi o tę firmę, to ostatnio tak udało mi się pokryć, znaczy odkryć taki ślad po śladzie, takie podejrzenie, że bo mówiło się, że, że George jest zatrudniony dzięki swojemu wielkiemu talentowi i tak dalej, co bez, bez wątpliwości ten talent jest. Także jest Brytyjczykiem, co jest bardzo ważne. Natomiast no, ja cały czas podtrzymywałem, że i podtrzymuję, że także się to wiązało z pewnymi opanarzami, że za, za tym muszą pójść sponsorzy i być może jakiś z Mercedesem lepszy deal na silniki. Dlatego że, Mercedes, że George jest cały czas kierowcą Mercedesa, jest cały czas w programie w Akademii Mercedesa, co go potwierdzałem ostatnio na testach. Jeszcze chciałem się upewnić, że to ciągle trwa i tak jest. I, I z tego, co mi się udało tak wypatrzeć delikatnie, to wygląda na to, że ten sponsor tutelarny Williamsa, ten najważniejszy, tak naprawdę, może być sponsorem, który przyszedł za George'em Russell'em do ekipy. I kto wam zagwarantuje, że on czy inny sponsor będzie chciał być w Williamsie? Jak Williams będzie, wiecie, wy, wy, wy wystawiał przed garaż zeszłoroczną wersję samochodu z nowymi skrzydłami tak? I, i tyle, albo nie będzie mógł jechać. To jest ten problem. Trzymamy kciuki, że, że wszystko się uda, że wszystko będzie gotowe. Naprawdę sytuacja jest bardzo ciężka, krytyczna, ale wiecie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Z tej sytuacji można jeszcze wejść naprawdę można wyjść na prostą i po pierwsze, jeżeli jest wystarczający budżet, no nie po pierwsze, po pierwsze jeżeli znajdzie się osoba naprawdę konkretna, która to ogarnie, w sytuacji kryzysowej złapie za mordę i ustawi w sytuacji kryzysowej tak, żeby to zaczęło funkcjonować, jeżeli ma na to budżet i trzecie, jeśli w tym samochodzie faktycznie jest większy potencjał Taki, który może być, bo nie został odkryty, bo zespół za mało jeździł, tak? A tutaj, pamiętajmy, było te kilkanaście okrążeń, kiedy Robert poczuł się pewnie, tak, kiedy poczuł, że o, nie jest źle i auto jest lepiej wyważone niż zeszłoroczne, więc no, musimy czekać na to, aż samochód zostanie na tyle rozwinięty, że będziemy wiedzieć, na czym stoi, bo jak jest w tym środku stawki, to znaczy, że może walczyć na szerokim przedziale e, pozycji, w zależności od toru oczywiście, jak będzie się z oponami dogadywał na danym torze, dlatego że stawka jest bardzo zmita, więc chodzi o to, żeby nie być sekundę lub więcej za innymi, tylko żeby być tutaj, wiecie, no nawet i z tyłu, ale do, dokładnie na samej krawędzi tej stawki, bo to się może zmienić w zależności od okoliczności. A tego jeszcze nie wiemy, tu tkwi nadzieja. Tylko najpierw zespół musi zacząć funkcjonować jak zespół. Po prostu to jest najważniejsze, no bo póki co jest, jest słabi. Parę słów o, o no super przyjemnym i szokującym dla mnie dniu, bo y, wczoraj w Empiku w Krakowie było to spotkanie autorskie. Było super sympatyczne i miłe i takie... Y, Pierwszy raz jest znany w takiej sytuacji, że już że, że no, zasiedliśmy za Aldoną na tej kanapie i naokoło było no, napchana sala, nie wiem, ze 100 osób. Yy, wszystkie oczy, wiecie, w, w, na nas zwrócone, co było takie tro, trochę wręcz przytłaczające. Znaczy, super miłe w ogóle i no, ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie przeżyłem, więc po prostu wracałem potem w, trochę wstrząśnięty i siedziałem w tym pociągu i takie wow, nie? nie spodziewałem się, że to jest w ogóle taka skala, że, że ta książka, no wiadomo, Robert, ta historia jest fenomenalna, jest niesamowita, natomiast cały czas, yy, no to cały czas przerasta jakieś takie oczekiwania i, i wyobrażenia, tak więc, no, dziękuję wszystkim osobom, które się stawiły, było super miło, było dużo zdjęć, godziny, żeśmy podpisywali książki, których aż tyle zostało yy, kupionych, co po prostu nas bardzo cieszy, bo dla, wiecie, dla autora nie ma nic wspanialszego niż niż ten feedback od odbiorcy, że, że, że to, co zrobił, że ta praca, którą wykonał, że ona znalazła dobre przyjęcie, tak? bo to jest cały sens naszej pracy. Oczywiście też chodzi o życie i kwestie takie, no wiecie, to jest, jest to praca, natomiast no, dla mnie bierze się z pasji, tak? po to, dlatego się tym zająłem, że, 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 że no, wciągnąłem się w wyścigi jako dzieciak, więc moment, kiedy jest ktoś, kto mówi: Kurczę, nie? ja to odbieram i, i fajnie, że, 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 że to robicie i dziękuję, to jest po prostu no, taka najsmakalsza chwila dla autora, tak, dla twórcy, który którym jest także dziennikarz, czy, czy, czy pisarz, tak więc bardzo dziękuję z, i no jest to po prostu przeszczęśliwym, szczerze, aczkolwiek też trochę takie to było e, creepy, nie, Jak sobie człowiek tak pomyśli, że, że na przykład Robert ma tysiąc razy bardziej tego i codziennie, zawsze, wszędzie, prawie gdzieś się nie pojawi i od lat kilkunastu, no to e, coraz bardziej też zaczyna człowiek rozumieć, że no, jest to takie, jest to i zobowiązujące i, ta, i, i, i no... No, dziwne uczucie. Znaczy, jestem w ogóle nie tym, że marudził, bo super. Się, no, tak jak mówię, znowu jako twórca, odbiorca na tej linii jest, jest to super spełnienie. Natomiast po tych 20 latach pracy, natomiast no też jest to takie, wiecie, człowiek czuję, jakby stawiając stając oko w oko z odbiorcą, tak jak teraz, staję, ale jeszcze z takim, który może zadać pytanie w tym momencie i jest tu, tu fizycznie, czuję jeszcze większe zobowiązanie i jakiś taki rodzaj, nie wiem, presji, żeby starać się jeszcze bardziej. I to postaram się zrobić po prostu, tak, jakoś rozwijać w tym kierunku. Po, po czymś takim, no, no nie sposób zrobić inaczej, tak, bylebym nie zwariował z przepracowania. Dobra, na koniec parę słów o rajdach. Rajd w Meksyku, yy, no, uwielbiam ten rajd jako imprezę, jako kibic, no byłem na nim dwa razy i było zawsze fenomenalnie. Dla kierowców jest to bardzo ciężka przeprawa, pełna, najeżona pułapkami, bardzo niepozornymi. Marek Nawarecki, pracujący w Citranie przez lata, także w porzocie, na bardzo wysokim stanowisku, który wybornie zna rajdę, yy, mówił mi kiedyś, że to jest taki rajd, że zawsze kierowcom powtarzał, szczególnie którzy jechali tam pierwszy raz czy drugi, że to jest taki rajd, w którym szczególnie pierwszego dnia bardziej opłaca się jednak jechać na pół gwizdka i po prostu obserwować sytuację, bo tam z przodu będą się raczej działy takie rzeczy, że się będą wykruszali rywale, natomiast to no, cały czas z doświadczeniem to oczywiście no idzie znacznie lepiej, natomiast no patrzmy od przodu bardzo ciężka sytuacja będzie Tanaka, który będzie przecierał trasy, potem Neville, trzeci ożier i to jest dla niego dobra nadzieja, w końcu w Meksyku nie będzie przecierał natomiast w zeszłym roku jadąc na przecieraku wygrał rajd w Meksyku więc i Tanak może ten rajd na przecieraku wygrać, omijając te pułapki, jeśli, jeśli chodzi o pułapki bardziej mi chodzi o to że, że, że tam yy, yy, Łukasz Pieniążek jedzie jako jedyny zgłoszony w klasie yy, WRC 2 Pro Natomiast mówi, że to nie będzie łatwa przejażdżka, że chce po prostu być najszybszy w ogóle, jeśli chodzi o R5. Duże zadanie, no, 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 więc dla niego to jest pierwszy start poza kontynentem i, i w Radzie Meksyku. I, i z, w, oczywiście walka z r to jest szczytny cel, natomiast ostatecznie w Meksyku no, jest to ta polityka na dojechanie, co nie znaczy wiezienie się totalnie, ale na, na dojechanie na pierwszy start jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczna. Szczególnie jak się jest jednym kierowcą w klasie. Ale to. To nie jest zarzut, Boże. To po prostu ta, ta, tak wyszło. Wielka szkoda, to WRC Pro 2 nie działa. No najważniejsze dla Łukasza będzie doświadczenie. Zdobanie doświadczenia bez cienia wątpliwości i, i tutaj trzymamy kciuki za metę, żeby wywiózł jak najwięcej notatek i nauk z raju do Meksyku. Jeśli chodzi o pozostałych, no to tak. Toyota jest najszybsza bez cienia wątpliwości. Titanic jest super szybki, no ale Toyota miewa jakieś tam problemy miała z wytrzymałością. No i wiecie, OID jeździ super i w ogóle, ale te błędy ciągle jedzie tak na granicy, że te błędy mu się zdarzają, więc yy, już nie, nie tak duże jak w przeszłości. Czy to, tak jest bardziej taki dojeżdżacki w tym roku, jest super kierowcą, ale się zdarzają. W natomiast yy, słyszę, że jest świetna organizacja, że zmiana szefa bardzo posłużyła i że nowy jest o wiele o wiele ogarnia temat, po prostu o wiele lepiej trzyma to za mordę. Yy, z pokazaniem tego, że, że ma jaja i ma, ma ogarnięcie było. Odsunięcie Mikkelsena od startu, który jest w Meksyku i zrobił opis, ale absolutnie on miał na dwa lata, niby na wszystkie rajdy starty, natomiast został odsunięty ostatecznie i to jest absolutnie najlepsza decyzja, bo optymalnym składem, yy, zresztą mówię o Korsyce. Teraz, tak, Mikkelsen jest, przepraszam, Mikkelsena idzie w Meksyku, mówię o Korsyce, odsunięcie Mikkelsena na Korsyce, to jest ten obstawienie składu asfaltowego Sordo, Lep, tak, u siebie, yy, tak, i Thierry Neville, to, to jest absolutnie strzał w dziesiątkę. Zobaczymy, co Andreas tutaj pokaże. Natomiast yy, będzie też setniej Ride Thierry Gonnevilla i mówi się, że Hyundai ma naprawdę dobre papiery, żeby się rozwijać. Nawet jak teraz, to jest najlepsza. Jest świetnie zorganizowany, i niektórzy bywalcy mówią, że, że Thierry może w końcu to pierwsze mistrzostwo zdobyć, za co trzymam kciuki. Trzeci, no to co? Jest oziel, który nie będzie już przecierał. oziel, który ma szybkie auto, jest wybornym, wybitnym kierowcą. Tylko wiecie, yy, w Citranie z tego co słyszę, jest, jest niezłe, niezłe bordello, że tak to ujmę. I tam są sytuacje, że na przykład kierowca, z tego co rozumiem. Był moment, że nie miał jak pojechać z terwis parku na przykład do hotelu. Nie było go komu zawieść i jechał z Chrisem Mig. W Szwecji zdaje się, więc wyobraźcie sobie, jaki musi panować w zespole ten układ i porządek, jeżeli najważniejsza osoba w tym zespole, którą jest kierowca, mistrz świata sześciokrotny, nie ma, tak, nie ma transportu do hotelu. No tak to dość zabawne. No i na koniec jeszcze tak, Kajto, ma ze sobą pierwsze testy w swojej rodzinie 40? Dobrze? Nie, nie trudno mi to wierzyć. E, testy w polo. R5. Trzymamy kciuki, żeby to auto jak najlepiej szło. E, testy były na Red Bull Ringu. E, no ponoć Polo R5 nie jest najlepszy jeszcze na asfalcie. Na szutrze jest dobre. No i cóż, tutaj już czekamy na Korsykę i, i, i naszą najlepszą załogę rajdową z całą pewnością. Za to będziemy strzelać kciuki. Dobra, kończymy szybki strzał, bo już 200 minuta. Do zobaczenia niedługo. Nie